Witajcie, nazywam się Mati. Ostatnio trochę w internecie się narobiło i ja również troszeczkę narobiłem. Zaczynamy. Czy ktoś mógłby wytłumaczyć mi fenomen Sentino? Dosłownie, ktokolwiek. Ja za cholerę nie rozumiem. Specjalnie do tego odcinka przemęczyłem się i przysłuchałem jego stare i nowe utwory. Nie muszę raczej nic więcej dodawać, bo jak wspomniałem, przemęczyłem się specjalnie do tego odcinka. Oczywiście jak najbardziej rozumiem, że jednym będzie podobać się taka muzyka, a innym taka muzyka, ale nie rozumiem tego całego hype'u. Hej Mati, to ty chyba jego śmiesznych tekstów nie słyszałeś. No słyszałem, jedzie po starych, ta stare ciśnie wszystkich dookoła, wszyscy są beznadziejni, a on jest najlepszy. Ej no Mati, ale on to dla żartu przecież mówi. A ta ostatnia sytuacja z Nitrem to też dla żartu? Bo tak szczerze, to Nitro oraz trend na TikToku związany z Midasem dał mu drugie życie. Ale nic, dobrze, że przynajmniej jest tak jak mówicie, że to jest tylko wykreowana postać, a Sentino tak naprawdę jest za wszystko wdzięczny. Nitro i Sentino nawiązali ze sobą współpracę. Nitro, z tego co mówił, był fanem Sentina. Złapali kontakt, zaczęli się ze sobą bujać, nagrali piosenkę i mieli wypuścić ciuchy, które w internecie jakościowo cieszą się popularnością i uznaniem. To jest bardzo dobra bawełna. Jest tak, najlepsza, to najlepsza. Jest. Najlepszy materiał w tym odcinku według mnie, zobacz. Jeżeli chodzi o mnie, to wystarczyła chwila, żeby stwierdzić, że Sentino to niezły odklejeniec. Nie taki jak Testowiron, który sam przyznał, że to co robi to czysta satyra. To jest faktycznie pana opinia na temat Polaków jako narodu, czy to przede wszystkim jest satyra? Proszę pana, jest to satyra. Jak pan sam może teraz wnioskować z naszej rozmowy. Sam jestem Polakiem, mówię po polsku i wie pan, no to było troszeczkę niepoważne, gdybym, rozumie pan, mówił takie rzeczy na temat swojej osoby, także to jest wszystko oczywiście satyra. A ty mogłeś się pośmiać z jego humoru, tylko odklejenie z poziomu Karionera. I głupoty na serio, a przypadkowo osoby biorą to za żart, dopóki nie okaże się, że to nie postać, a prawdziwy człowiek. No i cholera, bardzo to się nie pomyliłem. Jeżeli macie ochotę, żeby komuś się zrobiło przykro, to piszcie, że chcecie, żeby komuś chcemy przykrość, nie? Przykrość. I dzisiaj coś przykrego, bardzo przykrego się stanie, także pomyślcie lepiej o tym, czy chcecie takiego wyniku. Jeżeli macie ochotę, żeby mu się dzisiaj coś stało, to kurwa centralnie piszcie, kurwa, nakręcajcie dalej sytuację z kurwa. Kurde, to ja nie wiedziałem, że pan bawi się również w gangstera. To w takim razie ja siedzę cicho i bardzo przepraszam. Jestem ciekaw, czy te gangsterskie teksty to ćwiczył z Laluną. Ona w sumie też większość swojego życia spędziła w Niemczech. Hej, to on w sumie może z Laluną powinien robić te ciuchy. I tanio, i oryginalnie. Ja mu nie grożę. Ja po prostu mówię, że jeżeli wy będziecie dalej tak pisać te zacząć w komentarzach, to ja wam pokażę, co się stanie, no i tyle. No i widzicie, to co powiedział Sentino, to absolutnie nie jest książkowa definicja groźby. Więc przestańcie tak pisać, bo się w końcu f***i i komuś może stać się krzywdę. To tam o twoje stare słychać, co na dwa b***y idzie, dwubiegunowość, k***a. Ale jednemu s***a wystawia, drugiemu j***p, to ona ma dwubiegunowość, synie k***y. 39 lat. Co? Nie pytaliście? To nie bardzo, przesłyszałem się. Nie piszcie już takich rzeczy, nie nakręcajcie tej sytuacji, bo się w biegu naprawdę coś zrobi. To jest serio cudowne. No właśnie, bo w ogóle od tego się zaczęło, że on chciał lepsze jakościowo ciuchy, których Nitro nie mógł zagwarantować, a tak naprawdę było... Częściej mniej, potem częściej zaczął być poruszany temat tego, że rzeczy, które robimy są drogie. Pojawił się pomysł, że nie wiem, ściągajmy materiał z Turcji, albo w ogóle róbmy to w Turcji, nie wiem, w Maroko, w jakichś innych krajach, gdzie siła robocza jest tańsza, gdzie rzeczy są tańsze. Niemcy, Turcja, serio, coraz bardziej Sentino zaczyna przypominać mi Lalunę oraz jej buty. Pokłócili się chłopaki, no i na czym stanęło? Dokończymy, nie ma co już tutaj sobie jakieś wywlekać różnych rzeczy i po tym ja mu oddam ten sklep, niech sobie tam robią co chcą, niech robią ten międzynarodowy poziom ciuchów, niech będą za rok w Witkacu, tego im życzę i tyle. I ja się odcinam, bo ja nie mam ani ochoty, ani nie mam też zdrowia, żeby cały czas, wiecie, mieć kogoś nad sobą, nie? Trochę się dogadali, ale ostatecznie to widać, że Nitro bardzo chce jak najszybciej skończyć tą współpracę, wszystko sprzedać, oddać i zapomnieć. Na samo zakończenie muszę pokazać wam wypowiedź Takefana, z którym ostatnio bardzo często się zgadzam, a ta wypowiedź trafiła w dychę. Mnie to nie boli, że ty kogoś promujesz. Promuj kogo chcesz, to twoja sprawa. Ale k***a, dlaczego on? Mogłeś wypromować każdego, dlaczego wybrałeś tego odlepieńca? Z jednej strony nie ma się co wtryniać, dlaczego akurat jemu pomógł. No ale dlaczego akurat jemu pomógł? Ostatnio pokazywałem wam książkę na Dzień Mamy. Jak się okazało, zarówno wam, jak i waszym mamom książka przypadła do gustu. Więc w tym momencie czas na prezencik dla taty. Nie starego, nie ojca,
tylko taty. Temu, któremu zawsze źle świecisz, gdy ten prosi cię, żebyś podtrzymał mu latarkę. Temu, który zawsze ma dla ciebie bojowe zadanie o 6 rano w sobotę, ponieważ śmieci już śmierdzą, mimo że nie śmierdzą. Temu, z którym może za często nie gadasz, ale na chipsy znajdzie zawsze jakieś drobne, no i ulubiony western z tobą obejrzy. Ja dziś właśnie dlatego taty przychodzę z takim prezencikiem, który wysyłany jest w przeciągu 48 godzin, więc nawet spóźnialscy i zapominalscy zdążą zamówić. Czym jest książka Tato, opowiedz mi o sobie? To prezent dla ciebie, jak i dla twojego taty. Jak wspomniałem, może ze sobą za dużo nie rozmawiacie, a dzięki tej książce nie tylko tata powspomina raty młodości, ale i ty poznasz go jeszcze lepiej dzięki takim pytaniom jak: czy uważasz, że jesteś dobrym człowiekiem? Napisz proszę, co we mnie lubisz. Opowiedz mi proszę, jak poznałeś mamę, czy od razu się zakochałeś. Książka zostanie z wami na zawsze i zawsze będziecie mogli do niej wracać, oczywiście przy ulubionym westernie puszczonym w tle. Z kodem Mateusz macie 10% zniżki do 23 czerwca, do godziny 24, ale proszę was, nie czekajcie do ostatniej chwili. Sprawdźcie sami i podarujcie waszym tatom prezent, dzięki któremu razem przeniesiecie się w czasie. Następny... Wczoraj doszło do sytuacji, w której pewna grupa influencerów włamała się w nocy do dużego domu i próbowała nas nastraszyć. Były wśród nich osoby świadome tego, że niektórzy z domowników mają nieprzyjemne, podobne doświadczenia z przeszłości, które odcisnęły piętno na ich psychice i na długie miesiące doprowadziły do tego, że bały się poruszać swobodnie po swoim własnym domu. Ludzie są dosłownie pojebani. Możemy zdelegalizować w końcu pranki? Bo tak serio, ile rozmawialiśmy już o prankach? I to nawet nie teraz, tylko jakieś 3 lata temu, jak pranki były na topie. Z założenia prank, czyli psikus, polega na tym, że komuś robimy jakiś dowcip. I później wszyscy się z niego śmieją. Zarówno ten, który prankuje, jak i osoba prankowana. Ot taki dowcipas. Jeśli twój prank polega na tym, że wprowadzasz kogoś w stan niepokoju, bądź przypominasz mu jakieś traumatyczne przeżycie, to robisz to kurwa źle. Uważam, że żart polegający na wprowadzeniu kogoś w stan obawy o swoje własne życie w świetle posiadanej przez żartowniczą wiedzy jest obrzydliwy, podły i świadczy o wyjątkowej znieczulicy i wyrachowaniu. W sytuacji zagrożenia życia ludzie podejmują ryzykowne decyzje, jak na przykład salwowanie się ucieczką przez skok z okna, co niemal już się u nas zdarzyło. Największa szkoda, że ten prank nie zakończył się pobiciem. Wiecie, jak to czasem bywa? Ktoś chce kogoś nastraszyć i ta osoba sprankowana w przypływie adrenaliny uderza prankstera w twarz. To by było dopiero zabawne. Osoba prankowana by zareagowała szybko, wszystko zostałoby uwiecznione, a prankster dostałby po mordzie. To idealny film. Słuchajcie, jest druga w nocy. Ja mam jutro z rana nagrywki, a aktualnie cała się trzęsę, chce mi się ryczeć i po prostu... Ja już nie mówię kto, co i jak, ale po prostu... To jest coś... Szkoda mi słów, ale... Miałam stany lękowe jakiś czas temu i które zwalczyłam, a na ten moment nie jest za dobrze, więc... Czemu? Jak zdarzają się takie sytuacje, to bardzo często ludzie mówią: nie będę mówił kto, nie będę mówił co. Bo jeśli ostatecznie ten pranksterski film nie wyjdzie, to dowiedzieliśmy się tylko tego, że ktoś ich nastraszył i tyle. Jakby wskazali palcem: ej, patrzcie, ten i ten i ten chujowo się zachowali. To chociaż wtedy, w sumie to nieważne. W dzisiejszych czasach za nawet najbardziej chujowe zachowanie można trafić na opakowanie płatków śniadaniowych, więc nieważne. Nie ustawiliśmy tego włamania. Nie nagłaśniliśmy tego, żeby zrobić sobie zasięg. Nie powiemy, kto to zrobił, bo nie chodzi o wskazywanie winowajcy, a o piętnowanie takich zachowań. Ale skoro nie chodzi o wskazywanie winowajcy, a o piętnowanie takich zachowań, to wszystko, co teraz się wydarzyło, to taka nauczka dla pranksterów, że mogą zrobić, co tylko zechcą, a i tak nikt nie wskaże, kto to zrobił. Jak ktoś zrobi coś złego, to pokażmy na niego palcem. Pokażmy, że co zrobił. Może chociaż przez chwilę przemyśli to, co zrobił i chociaż przez chwilę poczuje się głupio. Bo tak prawdę mówiąc, to grupka nagrała sobie pranka, nastraszyła Team X, oni byli na maksa przerażeni, jakieś stany lękowe, nie mogli spać do 3 w nocy. Mówili o tym, o tej grupce na Instagramie, na Twitterze. I ta grupka pranksterów najprawdopodobniej ma w***ne, bo ludzie dowiedzieli się o pranku, ale nie dowiedzieli się oni. Z tego, co słyszałem i czytałem, pojawiały się plotki, jakoby za całym prankiem stał Team Natsu, a sam Team X nic nie mówi, ponieważ nie mogą zrobić dramy osobom z tej samej agencji reklamowej, co w sumie ma naprawdę sporo sensu. Ale pamiętajcie, że są to tylko domysły i plotki. Takim faktycznym potwierdzeniem byłby ten pranksterski film, który ujrzałby światło dzienne. Następny, a ten mini Mike to fajny jest, co? Taki kochany, potrafi zapanować nad gniewem, zna się na prawie. Ja sobie zrobię z tą zdjęcie, tylko szybko wcześniej co nagrałem. Ale to jest na żywo, stary, to jest problem. Bo ja mam streama. A wiesz, co to jest, Rodo?
A wiesz, co to jest miejsce publiczne? A ostatnim filmem to doprowadził mnie do takiego bólu głowy, że musiałem się kilka razy przejść po pokoju. Razem z Pauliną, siedząc sobie w łódeczce, grali film, gdzie wzajemnie oceniali swoje umiejętności, stylówki, jakieś tam różne rzeczy. I jak już zdążyliśmy poznać nieco tę parę w internecie... No przestań, nie rób tak. No tak mam robić. Nie no, nie, to nie jest jakieś porno. Jak nie? Co ty robisz? Jakiś gramek dostałeś? To jak zaczęli być razem i nagrywali TikToki, to rok później Paulina dalej wydaje się bardzo niekomfortowo czuć z tym, co mówi oraz robi mini mic. Psychologiem nie jestem i wypowiedzieć się mogę jedynie jako kanał komentarzy, ale mimo, że takie rozmowy mogą być ciężkie, warto jest coś przegadać, aniżeli unikać bądź zasłaniać się śmiechem, gdy nic śmiesznego nie zostało powiedziane. Na ile oceniasz umiejętności w łóżku swojego partnera? No i tu się zaczynają schody. Ja mam fantazje różne, ja wszystko robię tak, żeby to rozmaicić, a ty masz wywalone, więc no to proszę mi dać 9,5. Ale czasami miałem tam jakieś dwa fuck-upy. A, dobra, to nie, no dlatego 9. No, bo ty, no, jest fajnie. No, nie do końca wygląda, jakby rzeczywiście było fajnie. Internet ogólnie podzielił się po tym filmie. Jedni bez końca jadą po minimajku, inni mówią, że nie powinniśmy zaglądać im do łóżka, ponieważ jest to sprawa prywatna. Tylko, moi drodzy, z drugiego obozu, w momencie, gdy ktoś mówi o rzeczach prywatnych publicznie, to mamy prawo skomentować każde słowo, które zostało powiedziane na filmie. Osoby z pierwszego obozu natomiast... troszeczkę rozumiem. Ja daję 7, nie mówiąc Paulince, jest okej, okay, mógł być lepiej, ale czasami... Jestem leniwa. Leniwa, no to jak to nie chcę obrazić, ale jak to się mówi? Lepiej nie mów. O, lepiej nie mów. Nie wiem, dziwnie się to ogląda, szczególnie jak widać to całe spięcie. Jak się nie jest na coś gotowym, to fragment filmu można usunąć, wyciąć i na spokojnie, tak jak wcześniej wspomniałem, przegadać to w cztery oczy prywatnie. Ja wiem, że czasem łatwiej powiedzieć niż zrobić, natomiast jeśli się tego nie robi, to później wychodzą takie kwasy jak tutaj. Po prostu Paulin coś czasami rób co chceta i... Mi się nie chce czasami, no. Jeśli takie coś występuje czasami, to jak najbardziej jest to normalne, ponieważ niecodziennie musi mieć na coś ochotę. Jeśli te rób ta co chceta występuje za każdym razem, to myślę, że można śmiało nazwać to problemem. I taki problem fajnie byłoby sobie przegadać, porozmawiać o nim, może znaleźć jakiś kompromis, może nie wiem, no jakieś wyjście z sytuacji, szczególnie jeśli chcecie tworzyć fajny związek. Bo jeśli nie dojdzie do tego, to będzie dochodziło do coraz częstszych zgrzytów, coraz częstszych nieporozumień, coraz częstszych kłótni. Szczególnie, gdzie ten aspekt dla Michaela wydaje się niesamowicie ważny w związku. Czyli jest potencjał. Gdyby chciała, to by było, ale no... Bo to jest często tak, że jestem bardzo zmęczona i marzę, żeby spać, a Michael nie marzy, żeby spać. A Michael chce buszować. No i właśnie wtedy mi się nie chce, no to marzę, żeby zasnąć, więc marzę, żeby po prostu i spać. A Michael tam do końca, na upartego, próbuje walczyć, nie poddaje się. No właśnie. Tutaj chyba nawet nic więcej dodawać nie trzeba. Jeśli ktoś czegoś nie chce i mówi nie, nie namawiajmy. Ponieważ ktoś może być zmęczony, albo po prostu może nie mieć ochoty. I jest to całkowicie normalne. Jeśli natomiast ktoś w ogóle nie chce, ponieważ przechodzi przez jakiś trudny okres, ponieważ coś siedzi w głowie, ponieważ partner mu się nie podoba, to warto to jakoś rozwiązać, aniżeli udawać, że nic się nie dzieje. Z jednej strony fajnie, gdyby Paulina z Minimajkiem sobie usiedli, nagrali film na spokojnie, mówiąc o tym wszystkim, co wydarzyło się na filmie, może trochę wyjaśniając to wszystko, żeby nie wyszło, że Michael jest tym, kim jest. Z drugiej strony wiem, że filmy wyjaśniające w ekipie się nie pojawiają, więc... Rób tam co chcę. Następny. Prostracja nagrała film komentujący moje zachowanie oraz TikToka. I uśmiecham się z trzech powodów. Po pierwsze, niejako ma rację. Po drugie, jest mi nieco głupio. A po trzecie, cieszę się, że ona to nagrała, a nie jakiś inny twórca, który najprawdopodobniej zjechałby mnie od dołu, od góry do dołu. No i na koniec mam... coś, czego możliwe, że się nie spodziewaliście, chyba że wrzuciłam tę twarz na miniaturkę, to się wtedy spodziewaliście. Mam TikToka Mateusza Spysińskiego, który też sam mnie znalazł. Jakby w ogóle nie uważam, że szkodzi. I możemy w ogóle zdelegalizować papierosy i alkohol. A w ogóle jakby... po prostu nie i nie wpływa na mnie źle. No i trochę problem mam z tym. No bo czy możemy już przestać mówić o tej dziewczynie? I tak, i nie. Możemy jak najbardziej ograniczyć gadanie o niej,
a raczej ja ograniczę gadanie o niej, przestać nie do końca możemy, bo o ile pewne rzeczy można olać, to niektóre, tak jak w przypadku Julki, Gulala czy kamerzysty i Kruźwila, którzy wracają sobie do internetu jakby gdyby nigdy nic, należy przypominać. Pewne zachowania i pewne osoby powinny być nieustannie wytykane palcami, ponieważ patrząc na komentarze, patrząc na ludzi wypowiadających się pod najnowszymi filmami kamerzysty, który został zbanowany za znęcanie się nad osobą niepełnosprawną, ludzie mają bardzo słabą pamięć. Mordo, scrollując twój kanał, nawet nie skupiając się jakoś za bardzo, naliczyłam 19 filmów z Julką na miniaturce. To jest akurat przesadzone, wystarczy wejść w playlistę ulubieńców na tym kanale i tam jest cała rozpiska. Ja zdaję sobie z tego sprawę, że wokół niej no dużo się dzieje w ogóle, natomiast mam wrażenie, że dobrnęliśmy do takiego punktu, w którym już powinniśmy przestać. Często się mówi o tym, że ona powinna odpocząć od internetu, że przestać wrzucać TikToki i Instastory, no ale dopóki my dajemy jej tą pożywkę, dopóty ona nie przestanie. Jak najbardziej się zgadzam, ale występuje tu niejako paradoks, bo nawet jeśli będziemy mówić otwarcie, żeby o niej nie mówić, to i tak będziemy o niej mówić. I kilka osób na pewno zainteresuje się jej tematem i do niej pójdzie. I tak samo jest z komentarzy. Z jednej strony chcemy piętnować jakieś zachowania, z drugiej strony natomiast dajemy tym osobom reklamę. Prawda, antyreklamę, ale zawsze znajdzie się kilka osób, które odwiedzą danego twórcę. No i coś, co mnie tak najbardziej triggernęło, to to, że Mati, ty próbujesz zrobić jeszcze z tego trend na TikToku, no psy! I tutaj na samym początku, jak obejrzałem ten film w pierwszej chwili, to napisałem sobie w scenariuszu, przyznaję się, chciałem być zabawny, było to mega niepotrzebne. Natomiast jak na spokojnie później sobie ten film zobaczyłem, to pomyślałem sobie, że może nawet nie tak, że ten film był niepotrzebny, tylko ciągłe komentowanie Julki jest niepotrzebne. Bo sam ten film stworzony został w celach zabawnych, może z tym ten trend akurat bezsensowny, ale miałem chrypkę, wykorzystałem sytuację, żart sytuacyjny taki stworzyłem, szczególnie, że brzmiałem tak samo jak Julka i tyle. Sporo osób rozbawił, kilku osobom poprawił na pewno dzionek, natomiast negatywne komentarze pojawiły się dopiero po filmie Prostracji. Do momentu, jak Prostracja nie wskazała tego TikToka, to ludzie się śmiali i było śmiesznie, zabawnie. Później zaczęli ludzie dopiero mówić, ej Mati, to jest niepotrzebne. Także jeszcze raz, może nie sam film był niepotrzebny, ale ciągłe gadanie o Julce, to jak najbardziej. Wydaje mi się, że moglibyśmy już troszeczkę zahamować, no nie? Zwłaszcza, że ogólnie twoje konto na TikToku, no to dość mocno opiera się o te osoby, no nie? Tak. Wróciłem na TikToka i przez miesiąc nagrywałem akcję głaskania Badiego, aż Julka pokaże paragony na rzekomą operację psa, którą stworzyła. Przewrotnie miesiąca nie ukończyłem i ostatniego dnia zakończyłem akcję, ponieważ raz, że to nie ma dalszego sensu, dwa, że paragony nie istnieją i nigdy nie istniały, trzy, że ciągle bym o niej gadał, cztery, że mimo, że będzie ciężko, chcę przestać być z nią kojarzony i pięć, na szczęście przyhamowałem dzięki filmowi Prostracji. Ja wiem o tym, że często treści, które Julka wrzuca do social mediów są szkodliwe, natomiast ja mam wrażenie, że my już nie za bardzo mamy moc wpłynięcia na to. Ja uważam, że komentowanie tego po prostu to nikąd nie prowadzi. Nie mam nic na swoją obronę, zrobiłem głupotę, ale głupotą nie był ten jeden film. Głupotą było gadanie o niej nieustanne. Poleciałem za daleko, na szczęście ktoś mi przyhamował i naprawdę się z tego bardzo cieszę. A na TikToku będę mógł wrzucać coś innego. Gitarę mam. Może w końcu ją nastroję. Na tym TikToku to chyba 14 albo 15 tysięcy osób więcej by się pojawiło. Więc może teraz kolejne 30 dni nie będę wymagał czegoś od kogoś, tylko na przykład będę wymagał czegoś od siebie i nauczę się jakiejś piosenki trudnej. Zobaczymy. Dziękuję wszystkim osobom wspierającym, które ten film zobaczyły wcześniej. Tu macie Instagrama, tu macie TikToka, a tu macie Select Shop, na którego oczywiście bardzo serdecznie zapraszam. Pamiętajcie, co z ogłoszenia, trzymajcie, cześć, bye. Wejście do wzmacniacza, żebym mógł sobie trenować na słuchawkach.